Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu z ekonomii matematycznej. Może też to mieć zastosowanie w sumie w samej matematyce, w analizie matematycznej, bo temat dotyczy stopnia jednorodności funkcji, ale dokładnie na podstawie przykładów funkcji kosztów. I teraz, jeżeli mamy następującą treść. Możemy powiedzmy zbadać stopień jednorodności funkcji i zrozumieć w ogóle o co tu chodzi. Jeżeli jest podana funkcja, która jest napisana, że to jest funkcja od dwóch argumentów k i z, czyli kapitał i zatrudnienie, i on ma formę addytywną, ale niekoniecznie liniową, i mamy wyznaczyć stopień jednorodności takiej funkcji kosztów względem poziomu produkcji, to my w tym momencie musimy sobie przypomnieć choćby element teorii, jak się bada jednorodność dowolnej funkcji. Czy powiedzmy, badanie jednorodności funkcji sprowadza się do tego, że jeżeli mamy kilka argumentów naszych funkcji, do każdego z nich wstawiamy element na przykład lambda, jakiegoś stałego parametru, i w tym momencie tutaj do każdego elementu wstawiamy symbol lambda i sprawdzamy, czy można wyciągnąć to lambda z jakąś określoną liczbą p, która właśnie będzie tym rzędem jednorodności czy stopniem jednorodności i uda się wyciągnąć z powrotem tą funkcję k i z, która tutaj była na samym początku. Szczerze, najlepiej to po prostu przejść do praktyki, a więc w tym momencie musimy znaleźć, ile wynosi stopień jednorodności funkcji. To jest jakaś wartość 1, 2, 3 w górę, może być też ułamkowa. Co nam wyjdzie, to na razie Wam nie zdradzam. I teraz to wygląda w ten sposób, że do tej funkcji miejsce k i z ja wstawiam nie k, tylko lambda razy k i w miejsce zeta lambda razy z. Czyli jeżeli k było do potęgi 1 druga, to teraz lambda razy k będzie do potęgi 1 druga. Jeżeli było z, to teraz będzie z razy lambda do potęgi 1 druga. I co się da, to przekształcam. To na pewno możemy, tak jak mówiłam, musimy wyciągnąć ten symbol lambda z całości, czyli zarówno tutaj z tego elementu k i z elementu z musimy to lambda jakoś wyciągnąć, ale oczywiście bazując na zasadach matematyki. I teraz, jeżeli iloczyn jest do potęgi, to oznacza, że oddzielnie mam pierwszy element do tej potęgi razy drugi element do tej potęgi. I teraz, jeżeli mam lambda razy z do potęgi 1 druga, to oddzielnie lambda do 1 drugiej razy z do 1 drugiej. I teraz, jeżeli widzimy, że zarówno w tym elemencie, jak i w tym elemencie mam lambda do 1 drugiej, możemy ten symbol lambda do 1 drugiej wyciągnąć przed całe wyrażenie i pierwszego elementu sumy i drugiego. I w tym momencie, co możemy wnioskować, że mamy 1 druga razy to, jak była zapisana nasza funkcja, i w związku z tym możemy powiedzieć, że stopień jednorodności funkcji wynosi 1 druga. A więc na koniec, jeżeli pytanie brzmiało, czy powiedzmy polecenie wyznacz stopień jednorodności takiej funkcji, to my możemy w tym momencie powiedzieć, że ta funkcja przykładowa kosztów jest jednorodna stopnia 1 druga. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdybym miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie
oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.